Dzień dobry, witam moje drodzy, Julia Czkowska z tej strony. W ramach akcji Zostań w domu będziemy prowadzić zajęcia w ten sposób, więc zaczniemy. Słuchajcie, myślałam sobie o Państwa klasie i właśnie przypominam sobie, że dużo osób w klasie, które nie tak długo uczą język polski. I właśnie dzisiaj chciałabym porozmawiać o błędach, które popełniacie często, nauczyć się gramatyki, czyli samogłoski nosowe, więc zaczynamy. Nie jednego razu, w polskim języku jest takie ważne słowo jest. Jest taki czasownik. Jest. Jest. I słuchajcie. I ten czasownik czyta się J, ta literka E, S, T, czyli jest, tak? I właśnie słyszałam od Państwa wielorazowo, że to just. Ale just to po angielsku, a po polsku to jest. I właśnie w Państwa klasie taki problem, że często mówicie, czytacie po polsku, ale to, co czytacie, brzmi po angielsku. Wiem, że świetnie znacie język angielski, ale musimy nauczyć się języka polskiego, więc będziemy działać. No, będziemy się starać. Proszę, moi drodzy, teraz macie czas, żeby oglądać jakieś bajki, filmiki krótkie, tak? I jest taki bardzo fajny, jest taka bardzo fajna bajka, która się nazywa Marta mówię. Tak, proszę zobaczyć. I jeżeli rodzice pozwolą Wam oglądać tą bajkę, nie wiem, to możecie oglądać, bo możecie dużo słów się nauczyć, więc proszę skorzystać z tego czasu, z tej kwarantanny, żeby dużo się nauczyć, nie? Bo macie więcej wolnego czasu. Mówiąc o samogłoskach nosowych, czyli to anusowe, które się czyta e, czyli chcę powiedzieć, że kiedy piszecie po polsku te literki, to ten ogonek, który tutaj z dołu, czyli to i chłostek, i tu z nosu, jest bardzo ważny. Naprawdę, po prostu, kiedy jego nie ma, wtedy to zwykła literka A, tak? Czy E. A kiedy on jest, to wszystko się zmienia. Więc na przykład, taki przykład, taki wyraz, gęsty las. I kiedy zgubicie ogon, literki E, to będę gęsty las, tak? Gęsty las. Proszę zobaczyć, gęsty las. Kiedy będziemy tłumaczyć po ukraińsku, gęsty las, gusty lis, tak? No, logicznie to jest, tak? A gęsty las to znaczy rzęsty lis, czyli nielogicznie w ogóle. Więc, moi drodzy, proszę pamiętać, że ogon jest ważny, naprawdę jest bardzo ważny, czyli proszę nie gubić.
Często uczniowie piszą mądrej, kiedy dyktanda, tak? Mądrej, na przykład mądrej, tak? Będę dyktować i uczniowie napiszą mądry. Tutaj proszę zobaczyć, mądry. Ale uwaga, błąd. Nie może być tak napisane, bo to błąd, tak? Musi być tak napisane. Tak będę poprawnie. Więc dalej proszę pamiętać o tym ogonku. Więc tak. Anusowy piszemy w kinci stop. Z pełnym nosowym zwyczajem. Na przykład chodzą, robią, tobą. To znaczy chodzą, chodzić, robią, robiać, tobą, toboj. Enosowa wtraczaje się nosowy przyzwuk, czujemy czysty e w końcu słowa. Chodzę, imię, piszę, czyli chodzić, imię, piszę. Proszę zobaczyć, proszę sobie przypisać. Tak. U końcu słowa. Anusowa, anusowa. To brzmi on, en. Z pełnym nosowym zwłoczeniem chodzą, robią, tobą. Dalej. O anusowym proszę napisać. Dobrze. Więc tak. Piszemy u średni słowa per, b, pu. A no, nosowe z przyzwukiem om. Kąpel, skąpel. Peret, d, d, z, c, dziu, dziu. Z przyzwukiem om. Mądry, pieniądze. I dalej dziu, ciu, gu, ku, perek. Z przyzwuką on. Bądź, rosnąć, ręka. N-osobę z przyzwuką r. Perek. Bu, pu. Tępy, dęby. Dalej. Peret. Du, tu, dzu, cu, dziu, czu z przyzwukiem e. Peret. Dziu, ciu, gu, ku z przyzwukiem e. Będzie sędzia. Czyli tutaj mamy nowe słowa. Kąpel, skąpy. Czyli kupel, skupy. Mądry, pieniądze. Mądry, grosi. Bądź, budź, rosnąć, rosty, ręka, ruka, tępy, tupy, dęby, duby, będę, budę, 15, 15, będzie, budę, sędzia, sędzia. Proszę sobie przypisać. Tak. Proszę się nauczyć tych reguł.
Czyli pamiętacie, że mówiłam o tym, żeby oglądać bajkę, żeby uczyć się więcej przy okazji i czytać po polsku będziemy. No i mam nadzieję, że te zajęcia będą korzystne dla Was. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!